kto jeszcze? Lukas Podolski. Witam w Odrostomili ze Gliwic, a genau ze Sośnicy, bo dzisiaj będziemy realizować Tukej, no i jeszcze po Zabrskiej Ligocie. Jademy. Sośnica powstała w 1260 roku. Od roku 1873 Sośnica stała się osobną gminą, która przynależała do Krysu Zabrskiego. Do Gliwic dokuplowali ją w 1927 roku. Kwateruje tutaj kole łoziemności tałzynów persunów. Zabrsko-Ligota powstała w 1297 roku. Do Gliwic dokuplowali ją w 1927 roku. Kwateruje tutaj kole dwóch tałzynów persunów. Place te leżą kole 30 km na zachód od Katowic. Proszę, mamy ulica Chodrowążów. Chodrowążowie z Olcny Śląski Ród, między innymi Jacek Chodrowąż ze Kamienia się wywodzący. Pamiętacie, gadaliśmy na ten temat parę miesięcy do zatku. A kto tu jeszcze się ze Sośnicy wywodzi? No, wielu zocnych futbalerów, między innymi Włodzimierz Lubański, reprezentant Polski i reprezentant Górnika Zobrze. Kto jeszcze? Lukas Podolski. On narodził się w 1985 roku we Gliwicach i chował się chyba 2-3 lata we Sośnicy. Potem familia wyjechała na zachód do Rajchu. A od 2021 roku je futbalerem Górnika Zobrze. Ja, Rostomili, jako to je, co Podolski kibicuje Górnikowi Zobrze, a nie Piastowi Gliwice. No, tak jak we Katowicach Bajszpil, niekiere Stadtteile kibicują Ruchowi Chorzów. Bajszpil Nikisz jest za Ruchem, a sąsiedni Giszewald jest za GKS-em. I moglibyśmy tak jeszcze pora Bajszpilów wymienić. Tak i Tukej. No, to wszystko jest srogo aglomeracyjo, gdyć tu niedaleko mamy Zobrze i Tukej we Sośnicy są za Górnikiem, a nie za Piastem. Za mną kościół we Sośnicy rzymskokatolicki pod wezwaniem Najświętszej Panny Maryje z Pomorzenia Wiernych. Powstał on w 1929 roku, kiedy to Sośnica się rozwijała z kuli gruby. Przychodzi w 1911 stoł tu tymczasowy kościół, który nie skorzej po wybudowaniu tego rozebrali. A obraz, który się tam znajdował w tym tymczasowym kościele, jest dzisiaj we kościele świętego Antoniego we Zobrzu. No ja we Zobrzu, nie we Gliwicach, bo też od początku tutaj pierwszy, kiedy jeszcze nie było żadnego kościoła we Sośnicy, pomieszkańcy Sośnicy przynależeli do farności i do kościoła we Zobrzu. Kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja. Bez to też to, co Rzech powiedział, kibicują dzisiaj Zobrzu, nie Gliwicom. Mimo, że Sośnica dzisiaj je przykuplowano do Gliwic, choć mogliby ją i przykuplować do Zobrza. Ja. Tutaj mamy tabulkę, która informuje nas, co włażymy do Zabrskiej Ligoty. No, Zabrskiej, nie Gliwickiej. Pokazuje co, to, co bliżej im do Zobrza, niż do Gliwic. Tu mamy tabulkę, która informuje nas, co włażymy na rzeka Kłodnica, no, na most, który jest na tej rzece. No, a tutaj Sośnica. Tabulka mamy, ja. Genau, ta rzeka tajluje nam te dwie Stadtteile. Hań mamy Zabrsko-Ligota, a tutaj Sośnica. Przy wjeździe do Zabrskiej Ligoty mamy pole golfowe. No, golf coraz bardziej popularny, a na wierchu autobana. Jademy tam. Za mną gruba Sośnica. Sośnica, choć administracyjnie są my już we Zabrskiej Ligocie, to te główne zabudowania i dyrekcyjo są genau tutaj. No, gruba rozciąga się też dali na Sośnica.
Pole grubskie nadali we 1857 roku pole łomianie Eustachius. W 1913 napoczli budowa tej gruby, a w 1917 Fedrunek. W 1941 przejął to koncern Hermann Göring. Robili tutaj jeńcy ze Rusyje, też Angliki, no i przymusowe robotniki, grubiorze przymusowe ze Ukrainy i ze okolic Bielska. W 1955 roku doszło tutaj do największej tragedii na tej grubie. 55 grubiorzów się spaliło. W 2005 roku pokuplowali ta gruba ze grubą Makoszowy i to fungowało jako gruba sośnica Makoszowy we Zobrzu. No zaś te Zobrze, ja nie ze żadnymi tam większymi, no Zobrze. A w 2015 roku, 10 lat nie skorzy, zaś mamy dwie osobne gruby, Sośnica i Makoszowy. Jak długo te nasze śląskie gruby będą fedrować? Byłoby jak najdłużej, no ale wiemy, co chcą nam te gruby zawrzeć. Sumy na autokowej giełdzie. Wyczytał, że co to jest drugo największe na placach Rzeczpospolitej. Dali tak je? No nie wiem. Tu mamy autokowe rzeczy, no ale to jest giełda autokowo inozemiana, bo okrom autokowych tajlów mamy hań dali inksze roztomajte rzeczy, ciuchy i inksze artykuły. Kiedy możemy tutaj przyjść? W niedzielę, od rana do południa. No, teraz kije trzecio po południu, to hani już się zbierają tam na strasie fol takich miechów foliowych je festyw. Słuchajcie, właściciel okrom tego, co organizuje tutaj giełda, to organizował też w 2015 festiwal chrześcijańskiej pieśniczki Cantate Deo, no i wystawy z kuli 750-lecio Gliwic i 700-lecio Sośnicy. Za nami rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Zabrskiej Ligocie. Ciekawą historię tego budynku. To był dom, myślę tam Kajfara dzisiaj, budynek gospodarczy i rzeźnia. I w 1924 roku farosz ze Gliwic, ze gliwickiego kościoła Petra i Paula kupił te budynki. Miejscowo cegielnia i gruba dostarczyły materiałów, co by wykończyć je na kościół. No i w 1925 roku otwarli to. To miał być tymczasowy kościół, no ale stoi do dzisiaj i mało w to by przypuszczał, co kiedyś służył ten budynek, troszkę przerobiony nie skorzy, większym celom. W Zabrskiej Ligocie mamy geszeftowe centrum Europa Centralna. Pamiętam, jak to otwierali w 2013 roku, po 2 latach budowy. Założenia były większe. Miał tu powstać hotel i z tego, co wiem, to miała być chyba największą galerią w południowej Rzeczpospolitej, większą od Silezji, no ale tak nie ma. Moc skromniejsze jest to, niż miało być. No ale jest to fest dobro lokalizacją. Mamy tu węzeł autobanowy Gliwice-Sośnica. Sośnica, choć w Ligocie Zabrskiej. No i większy węzeł autobanowy na placach Rzeczpospolitej. Nie roz, żech się tutaj potracił. Przecinają tu się dwie autobany, a jeden, czyli północ-południe i A4 wschód-zachód. Nie pokorza wam tego genau, trzeba by mieć fest dobrego drona, co by wyleciał fest do wierchu jeszcze przy tym wietrze, monokaś wciepna jakiegoś bilda, bo ino z wierchu najlepiej je to obejrzeć. No ale jak się jedzie, no to widzimy, co są tam takie pętle, jo, fest nie mam rot tutaj jeździć, wola jechać, umijać tutaj to, nadłożyć 10-15 minut, no ale po tych węzłach nie jeździć, bo naprawdę idzie się potracić, no chyba, że ktoś dziennie tutaj jeździ. Roztomili tela na dzisiaj, krótki tajlik, tak wyszło, bo też dwie takie małe szczat tajle.
No i też ostatnio nie mam czasu. Niektórzy się zdziwili, co jo kandyduje jakaś we Welunku, co że nie powiedział godą, że co będą filmy we dwa tydnie z kuli tego, co jest samorządowy Welunek. Nie chcę mieszać tutaj polityki ze rajzami, no ale to rzek na kej się niektórzy pytają. Ja kandyduję na Burgermeistra i na rajcy we Górnych Łaziskach. Kto chce pomóż, kto je ze Łazisk, albo też kto je spoza Łazisk, no to proszę, już więcej nie będziemy tutaj o tym gadać. Welunek 7 kwietnia, potem obejrzymy co będzie, no ale egal co będzie, filmy będą, mam nadzieję, że już co tydzień. A we Gliwicach będziemy jeszcze 3 razy. We dzisiejszych Gliwicach, między innymi Szywołd we jednym z tajlików, Glaubenstadt we jednym z tajlików, Łabędy, no i inksze do tego wsie, dorfy, które dzisiaj są stadtajlami Gliwic. 3 razy we Gliwicach, co 2 tydnie tajliki, za 2 tydnie jeszcze genau nie wiem co, obejdźcie, bydźcie ze mną, filujcie mnie, abonirujcie, knefel, subskrybuj, bo zbliżamy się do 5000. No na Facebooku i Instagramie też możecie mnie filować, tam na bieżąco wciepuję bildy już na drugi dzień, albo ten sam dzień, co rzekł był i robił materiał. Dziękuję, Rostomili, widzimy się za 2 tygodnie.